wreszcie wybrałem. A co wybrałem i dlaczego akurat to wybrałem, dowiecie się za chwilę. Siemano, witam na moim balkonie, na mojej pięknej nowej macie. Dzięki temu mogę sobie siedzieć w ten sposób i absolutnie nie odmrażam sobie dupy i nie brudzę jej od upieprzonego betonu. W każdym razie, z racji tego, że kończymy Everlasting Summer, myślałem, że dzisiaj będzie ostatni odcinek albo jeden z ostatnich odcinków, ale okazuje się, że jeszcze trochę to potrwa, szczególnie, że mam zamiar ogarnąć sobie kilka zakończeń, a jakie zakończenia i ile tych zakończeń, to już sobie zdecydujemy, jak już dojdę do tego pierwszego, bo nie wiem, do którego zakończenia dojdę, chociaż mam pewne podejrzenie, biorąc pod uwagę to, co jest w ostatnim odcinku, do którego gorąco zapraszam, link będzie w opisie. Wydaje mi się, że trafiłem na zakończenie z Alisą, ponieważ mamy szósty dzień i z tego, co wiem, do piątego dnia mamy tylko jakieś wybory, a szóstego dnia już, że tak powiem, kręcę się z Alisą, więc prawdopodobnie będę miał jej zakończenie. Tylko nie wiem, czy dobre, czy złe, bo do każdej z bohaterek mamy dwa zakończenia. Dobra, zobaczymy prawdopodobnie po weekendzie, bo no i tak odcinek półgodzinny dzisiaj, a jeszcze się nie skończyło. Dobra, wypowiadaliście się pod filmami na temat kolejnych visual novel i zdecydowałem się na trzy tytuły, które będziemy sobie w kolejności ogrywać. Nie wiem, jak długie są te gry, nie pamiętam właściwie, jak są długie gry, ale jakoś sobie to ustawimy. Na pierwszy ogień pójdzie Atri, czyli gra wydana przez Aniplex, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to trzecia gra na Steamie. Z racji tego, że nie grałem w to nigdy, fabuła i w ogóle arty wydają się bardzo fajne. Ma taki klimat sci-fi, cyberpunkowy. Nie wiem, jak to określić, więc to poleci na pierwszy ogień. Na drugi ogień, i tutaj mam dwóch kandydatów, to, co polecił mi Bart, czyli przeczytam sobie, bo mam zajebistą pamięć do nazw i prawdopodobnie popieprzyłbym ją, więc będzie to Deathmark. I coś, o czym ja również myślałem, czyli gra chaosu Akerfer. Na pewno Atri będzie w pierwszej kolejności i nie wiem, jak dalej. Czy najpierw horror, Deathmark, czy Akerfern, Bard? Akerfern to co to właściwie jest? Fantazy? Urban fantazy? Bo kurde, w gruncie rzeczy to nie wiem. Grałem trochę w Akerna, ale takie kurde, no nie wiem, no ciężko mi będzie określić gatunek. Visual novel, to na pewno, ale coś bliżej to miałbym problem. I Aker jest o tyle fajny, że no jest po polsku z polskim dubbingiem, więc będę mógł się bardziej skupić na komentowaniu i nie wiem, chciałem powiedzieć obrażaniu aktorów dubbingowych, ale ja nigdy nie obrażam aktorów dubbingowych, ale na pewno się trochę pośmieję, bo z tego co wiem, jest dużo humoru, zresztą większość co robi chaos jest, no pomijając synchronizację, jest naprawdę fajne i takie lekko humorystyczne. No kurde, chłopaki i dziewczyny mają talent do robienia tego typu rzeczy. A co do Deathmark, to z tego co widziałem, to jest gruby horror, który po prostu chwycił mnie za serce i mam ochotę bardzo dużą w niego zagrać. A zazwyczaj nie grywam w horrory, więc zobaczymy, co to będzie. I teraz nie wiem, czy nagrywać na przykład zamiennie Atri, Akern, Deathmark. Czy nagrać Atri, potem Akerna bądź Deathmarka, a potem to, co zostało. Czy może robić to na zmianę? Możecie mi pomóc. Jak byście chcieli to oglądać? Czy w jakieś konkretne dni, konkretne tytuły? Czy zrobimy sobie dni tematyczne? Na przykład romans w poniedziałek, horror w środę, nie wiem, gry chaosu w piątek. Czy na przykład zrobimy, bo mamy od poniedziałku do piątku, czyli mamy 5 dni, a mielibyśmy 3 gry, więc
Na przykład jedna gra miałaby jeden dzień, dwie gry miałyby dwa dni, no nie wiem. Macie jakąś koncepcję na ten temat? Jakby wam się podobało? Bo w gruncie rzeczy, pomijając, że ja uwielbiam grać w visual novel, to gram też dla was, komentuję dla was, żebyście wy też się dobrze bawili, a ja bawię się przy okazji zajebiście przy całej tej zabawie. No, tak samo jak zajebiście bawię się przy Everlasting Summer, tylko cholera, już jest praktycznie koniec, a ja nadal nie wiem, o co tam chodzi. A podobno historia jest bardzo złożona. No i co ja mogę powiedzieć? No, dla mnie na razie to jest takie romansidło i to dodatkowo nie najlepsze, bo nic się tam praktycznie nie dzieje, nie? Jest jakaś taka aura tajemnicy, ale nic ponad to. No zobaczymy. Mam nadzieję, że na koniec po prostu spuszczą mi fabularne kowadło na głowę i po prostu będę zbierał szczękę, zęby i język z podłogi. Dobra, powiedziałem już wszystko. Tym razem nie ma żadnego wyboru w Everlasting Summer, więc po prostu sobie obejrzyjcie do mojego znakomitego komentarza. Mam wrażenie, że idzie mi to coraz lepiej, no ale człowiek się uczy całe życie. W końcu będę komentował jak prawdziwy komentator sportowy. Bo w gruncie rzeczy granie to też jest jakaś forma sportu. Dobra, mamy dzisiaj piąteczek. Życzę udanego weekendu. I to tyle ode mnie w ten nowelowy piątek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.